Ciao, zróbmy bruschettę, czyli włoską przekąskę w 17-letni piknik. Bruschettę warto przygotować pod okiem kogoś dorosłego. Przygotujcie pomidory, czosnek, świeżą bazylię, oliwę i chleb. Potrzebny nóż, dyska do krojenia oraz opiekacz. Na samym początku ściągamy skórkę z pomidorów. Aby ułatwić jej ściąganie, warto wcześniej zaparzyć pomidory w gorącej wodzie. Pomidory bez skórki kroimy na małe kawałeczki. Następnie dodajemy trochę oliwy i solimy. Dodajemy świeże liście bazylii. Wiecie, że prawie w każdym regionie Włoch przynajmniej raz do roku odbywa się Sagra della Bruschetta, czyli festiwal tej przekąski? Pokrojone pieczywo opiekamy w opiekaczu lub piekarniku, a w międzyczasie przygotowujemy czosnek. Ja wycisnąłem go za pomocą specjalnej wyciskarki. Można go również pokroić na małe kawałeczki lub pominąć, jeżeli się go nie lubi. Grzanki smarujemy czosnkiem, polewamy oliwą i dodajemy pomidory. Smacznego!